W Zabrzu sadzimy wiele drzew i staramy się nadawać im szczególny charakter. Dziś sadzimy drzewo, które ma upamiętnić przywrócenie ziem śląskich do Polski. Ma przede wszystkim upamiętnić tych, którzy walczyli o to, by śląska ziemia była nie tylko wolna, ale była w granicach państwa polskiego. Wiemy doskonale, że wielu naszych przodków walczyło, wielu oddało swoje życie, żebyśmy mogli na śląskiej ziemi, tu w Polsce, realizować nie tylko swoje zadania, ale też swoje marzenia. To ważny moment. Ważne, byśmy pamiętali o tych, którzy życie swoje oddali, byśmy dziś mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Z okazji setnej rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski jest to bardzo ważna data i wiele tego czasu się zmieniło. Chcąc uczcić to wydarzenie, postanowiliśmy tutaj zasadzić tego dęba, który jesienią pięknie się przebarwia na kolor czerwony. Myślę, że wszyscy mieszkańcy, którzy będą tutaj przychodzić, będą go podziwiać i będą wspominać tamte czasy, kiedy tak ciężko było się dołączyć do Polski.